Ciepły letni wieczór, końcówka wakacji. Witam wszystkich w mojej kuchni i zapraszam do kolejnych działań. Lubię sięgać do starszych książek. Im starsza, tym ciekawsze przepisy znaleźć można. Co prawda, polszczyzna, która tam występuje, już jest nie do końca dzisiaj zrozumiana. Same przepisy też są pisane w taki nie do końca jasny sposób. Dlatego, że w przepisie są umieszczone rzeczy istotne, a autor z reguły zakłada, że co do ogólników czytelnik jest rzeczy świadom. Więc czytając te starsze przepisy, albo czujemy, o co chodzi, albo interpretujemy po naszemu. Zachęcam do takiego głębszego szperania i poszukiwania. Przykładem takiej książki może być Kucharz Polski, 1930 któryś tam rok. Bardzo fajna pozycja. Fakt faktem, że głównie nakierowana na dania obiadowe i tym podobne. Mniej jest tam z wędliniarstwa, ale i też takie kwiatki znaleźć można. Będę do takich przepisów ciągle wracał i jakieś tam dalsze wyroby z nich wykonywał. Dzisiejszy film jest przykładem takiego właśnie wygrzebania w starszej książce i zaprezentowania Wam. Kiełbaski wołowe. Generalnie przeznaczone do wędzenia, można je też smażyć. Smażyć, czyli można też i grillować. W związku z powyższym, jeżeli tylko wędzimy, możemy używać soli pekrującej bądź mieszaniny soli pekrującej lub soli zwykłej. Jeżeli ma być smażona bądź grillowana, tak przewidujemy, to z tą solą peklującą troszeczkę ostrożniej można też zastosować sól zwykłą. Na dzisiaj tylko sól. Jutro będzie jeszcze jedna przyprawa, w zasadzie dwie. Soli tak 16-17 gramów na każdy kilogram masy ogólnej. Ja mam tutaj udziec wołowy, takie kawałki poobcinane. Przy czym nie brzydkie, ładne kawałki, po prostu odkrojone od większych kawałków, które poszły na coś innego. Jest też tutaj wycięte z nich takie naprawdę bardzo ładne kawałeczki udźca, ponieważ część zostanie przemielona na najdrobniejszych oczkach, a druga część pokrojona na bardzo drobną kostkę nożem. Ze słoninką tak samo, mam tutaj ze 35 deko słoniny. Jest ona lekko jeszcze zamrożona i po to, żeby, bo w tej formie lepiej się mieli, a też część chcę pokroić na bardzo drobną kostkę, to też taka twardsza jest lepsza. Zmielę, pokroję, wymieszam, dosypię soli i do jutra zostawiam w lodówce.
Popołudnie dnia drugiego, przygotowany do dalszych działań. Nadziewarka pozioma, dlatego że więcej z niej się da wycisnąć, a tego mięska mam niewiele, więc nie chciałbym, żeby jeszcze garść porządna, czy dwie garście w pionowej nadziewarce zostały, dlatego pozioma. To jest między innymi podstawowa różnica, pytacie mnie nieraz, czy pozioma, czy pionowa, to wszystko zależy od tego, na jakim to stole będziecie oczywiście montować, ale jeżeli chodzi o poziom opróżniania się, czyli o to, ile mięsa w nadziewarce zostanie, to zdecydowanie nadziewarki poziome od pionowych pod tym względem są lepsze. Gdzieś mi się też zapodział najmniejszy lejek. Przeprowadziłem więc próbę, czy na ten większy da mi się jelito baranie, bo w takie będę nadziewał, założyć. Udało się, ale na wszelki wypadek jeszcze utrzymuję to w zalewie, w wodzie, po to, lekko osolona od jelit, bo jelita były słone. Ale chodzi o to, żeby była wilgotna ścianka jelita w momencie, kiedy będę nadziewał. Co jeszcze przygotowałem? W przepisie jest, żeby dodać, można dodać czosnku i należy dodać pieprzu. Oczywiście nie pisze ile, więc trzeba to sobie zinterpretować samemu. W takich ilościach, w jakich uważacie za stosowne, ja dałem taki jeden porządny ząbek czosnku, można to przełożyć na dwa mniejsze i jest on bardzo drobno posiekany. I porządną czubatą łyżeczkę pieprzu, bo chcę, żeby tutaj charakter pieprzty był. Micha nowa przygotowana, potrzebna będzie troszeczkę większa. Przekładam mięso. Jest schłodzone. Już się ładnie klei. Już posolone. Teraz dodaję te dwa składniki, o których wspomniałem, czyli pieprz i czosnek. Bardzo porządnie wyrobię. W trakcie wyrabiania dodam, już mam tu przygotowane, zaraz wracam, do 200 ml wody. Ile? Tyle, ile to mięso przyjmie. Będę powoli dolewał, ale jest tutaj tego około 2 kg, niecałe, więc 100-150 gramów powinno przyjąć na pewno, ale w trakcie wyrabiania to ocenię. Dopóki mięsko będzie piło, to dodaję, ale na pewno nie więcej niż 200 mg. Wyrabiam, dodaję wodę, napełniam nadziewarkę i nadziewam. To jest plan na teraz. Po około 10 minutach wyrabiania już mam dosyć. Czuję, że mi pot na czoło występuje, ale już jest ładne, spójne. Trzyma się wszystko całości, oblepia też dłonie porządnie, więc wystarczająco kleiste. Całą tą wodę przygotowaną, którą miałem, wrobiłem. Wydaje się nawet, że udałoby się więcej, ale by to było ponad granicę rozsądku i na pewno by się to w przyszłości zemściło. W tej postaci, że ta woda gdzieś by się wydzieliła i skumulowała w którymś miejscu. Nie w tym, co prawda, ale w podobnych przepisach znajdowałem informację, że można to zastąpić wodę, w sensie bulionem wołowym. Akurat do kiełbasy wołowej też to było jakieś. Więc też jest taka możliwość, że można to konsystencję poprawić nie wodą, a bulionem. Dobra, wystarczy. Kule. Do nadziewarki i ubijać.
Ostatni kawałeczek. Czas wycofać tłok. O, i to wszystko, co zostało na tłoku. Jeszcze końcóweczka z lejka wyciągnięta. Jakiś malutki kotlecik z tego się zrobi. W nadziewarce pionowej to byłoby niemożliwe. Byłoby tego 4 razy więcej albo jeszcze lepiej. Dobrze. Teraz tak. Część powieszę, żeby schła. I w tej temperaturze pokojowej pewnie zajmie to 2-3 godziny. Musi porządnie wyschnąć. Gdzieś tam w międzyczasie przygotuję wędzarnię, rozgrzeję ją do około 60 stopni i do takiej gorącej wędzarni będę wkładał, ale część, bo wybiorę sobie tutaj 2 albo 3 kawałeczki i wrzucę na patelnię grillową, to będę miał akurat obiadek, bo na wędzoną kiełbaskę jeszcze trochę przyjdzie mi poczekać. To, czy podzielicie to w pędka, czy nie, przepis o tym nic nie mówi. Niby nazwa kiełbaski sugeruje jakieś małe odcinki, ale też i sam fakt, że to jest cienkie jelito, więc nie kiełbasa, a kiełbaska, bo cieńsza. A dawnymi czasy raczej preferowano łamanie kiełbaski, czy odgryzanie, niż dzielenie tego w odcinki, chociaż oczywiście w odcinkach też kiełbasy w pędkach były. To już jest wola robiącego. Także przede mną dalsze działania, ogarnięcie, smażenie, obiadek. To, co na obiadek zrobię, oczywiście pokażę. I zobaczymy się jeszcze przy wędzarni. Pewnie już będzie zapadał zmrok, tak mi się wydaje. Na razie. Mam już gotowe. Spróbuję to przełożyć. O. Pycha. Sam sosik bardzo fajnie smakuje. To jest wersja smażona. W przepisie było, że jak smażona, to podawać z warzywami, dlatego żadnych frytek, żadnego ryżu, żadnych ziemniaczków. Pomidorek, tutaj mam sałatkę, surówkę, przepraszam, zrobioną z kapusty pekińskiej i z fety i jest doskonałe jedzonko, ale jeszcze wcześniej spróbuję. Tak to w przekroju wygląda. Są kawałeczki większe wołowiny, powinny też się trafiać większe kawałeczki słoninki, tutaj akurat nie widzę, ale może też nie widzę, dlatego że ona się w trakcie smażenia zeszkliła. Pachnie bardzo fajnie, a jak smakuje? Proste składniki, najprostsze przyprawy i to zawsze najlepiej smakuje. Ja się biorę za jedzonko. Potem będę się brał za wędzenie. Na razie.
Po okresie podsuszania w wędzarni, o tej porze roku, kiedy jest aktywność owadów, w wędzarni jest najbezpieczniej, bo tam się nic nie przypałęta. Włożyłem do takiej dojrzewalni zrobionej z chłodziarki do napojów, po to, żeby się schłodziły. Myślę, że wyraźnie widać punkty, w których są te kawałeczki słoniny. O, tutaj widać. Takie same kawałeczki, niewidoczne ze względu na kolor, są w środku pokrojonej w kostkę wołowiny. Te kiełbaski nadal można spożywać na ciepło, czyli parzyć je teraz jak jakieś kiełbaski gorące z wody. Ale ja, wielki wielbiciel kabanosów, no przecież to nic innego jak kabanosy wołowe, więc pozostawię to w ten sposób. Jeszcze to troszeczkę podsuszę, ale teraz jest ten czas, kiedy należałoby zdegustować i o smaku wam trochę opowiedzieć. Odkroję. O. Tak to w środeczku wygląda. Widać też takie ładne, duże wtrącenie kawałeczka. Kabanosek, ale pełen dużych kawałków. Całkowicie złożony z wołowiny, no oprócz oczywiście słoniny, która tam też występuje. Bardzo fajny. Naprawdę bardzo fajny smak. Jestem zachwycony. Trudno taką małą kiełbaskę dobrze pokazać, jak to w przekroju wygląda, ale spróbuję chociaż kilka ukroić. W takim większym skosie, żeby cokolwiek było widać. Zaraz to poukładam do zdjęcia. Uwielbiam takie kiełbaski. Jak podeschną, to w ogóle będzie dla mnie raj. Naprawdę warto. Spróbujcie. Smacznego wam życzę. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.